końcu wtroci u nas na Pomorzu jest bardzo dużo. Koło mnie Karol Dominik, który ma taki związek, stowarzyszenie założone nawet, nie? To tak, dokładnie. To mamy z kolegami założone takie stowarzyszenie łowców troci. Nazywa się BAUT, czyli Bałtycka Asocjacja Łowców Troci. I tam ogólnie razem z kolegami, tam wszyscy razem się spotykamy na jakieś wyjazdy, zloty, zorganizowane są tam między nami takie wewnętrzne zawody, czy tam powiedzmy spotkania, dobieramy się tam powiedzmy do jakiejś określonej pogody, czy tam warunków i po prostu wtedy się spotykamy, łowimy razem w gronie tam zaprzyjaźnionych ludzi. No i tak to po prostu wygląda z naszej strony. Końcówka marca, czy połowa marca, tak jak mamy teraz, to nie jest zły okres na troć, ale chyba nam troszeczkę ta fala mrozów naprzeciła w tym roku, co? No, zdecydowanie tak, bo ogólnie teraz woda jest dosyć zimna i teraz też trzeba sobie niestety tą rybę trochę wypracować, bądź też na nią trafić. Jaka pogoda jest najlepsza na tą naszą bałtycką troć? Oj, to są mity, bo ciężko powiedzieć właśnie, jaka pogoda by była najlepsza. Ogólnie niby mówią, że jak puści mróz, to te pierwsze takie podrygi są niby najlepsze. Wtedy tam się coś właśnie może zadziać w tej wodzie, ale to nie ma na to reguły. Jak się jest nad wodą regularnie, to wtedy można sobie ewentualnie tak podsumować, zobaczyć bądź określić. Wtedy jak to będzie wyglądać, czy powiedzmy, jeżeli jest mróz i w mrozie, powiedzmy, gdzie temperatura ma tam, nie wiem, stopień czy dwa stopnie, ryba może żerować, a może być na przykład też tak, że temperatura wody ma 6-7 stopni i też ryba może żerować. No ciężko jest trafić, to jest jednak morze, to nie jest tam jakiś akwen zamknięty, tylko to jest akwen otwarty i te ryby cały czas krążą, także one migrują z jednej strony do drugiej i tak mówię, no to trzeba po prostu być nad tą wodą i śledzić tą wodę. Taka miejscówka jak mamy tutaj, czyli Rozewie, są kamienie, jest to dno takie urozmaicone, to jest dobra miejscówka na troć, tak? No to jest łowisko jedno z najlepszych w Polsce, nie ukrywajmy tego, aczkolwiek no na całej strefie tutaj przybrzeżnej, począwszy powiedzmy, no nie wiem jakby to określić, od Szczecina, tak, aż tutaj nawet po tutaj naszą Zatokę Gdańską, to wszędzie są miejsca do łowienia, także nie ma na to reguły, można wszędzie próbować. Ja łowiłem i w Władysławie i łowiłem i tutaj na Rozewie, Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo, Dębki, ujście tam niedaleko Piaśnicy, tam gdzieś tam też tam w tych okolicach Międzyzdroje też żeśmy łowili tam właśnie z chłopakami. Także to tutaj staramy się wszędzie. Na Zatoce tak samo łowimy Orłowo, Babie Doły, Górki Zachodnie, to praktycznie wszędzie można łowić te ryby. Czy to łowisko tutaj w Rozewiu charakteryzuje się czymś takim specjalistycznym, gdzie no jakaś specjalna przynęta jedna lepsza jest od innych? To zależy od sezonu, bo właśnie tak jak mówiłem i też może być tak, że z jednym kolorem można się strzelić cały sezon łowić i wtedy też są fajne wyniki, a czasem jest tak, że można kombinować na wszelakie przynęty i nawet ta ryba nie zareaguje. Tak samo można kombinować z muchą, tak? Czy tam spiruliną ubrać, czy też tam bezpośrednio z muchówką też można, wtedy też są większe szanse, jak te ryby nie chcą po prostu na żadne przynęty brać i można się dostosować po prostu tam, pomagając sobie powiedzmy taką muchą, żeby tą rybę jakoś też sobie wypracować, jeżeli je widać oczywiście, tak? Bo czasem są takie dni, że ich w ogóle nie widać, a one są. Tak jak na przykład w zeszłym sezonie było, to pamiętam, że żeśmy z chłopakami po prostu sobie łowili i nie widzieliśmy niby tych ryb, ale założyło się parę innych zestawów i były wtedy już efekty, było widać, że coś się dzieje w tej wodzie. Czy spirulino jest takim czymś, co otwiera wodę, jak łowimy na blachy, na woblery i nic się nie dzieje? Nie do końca. Jeżeli przykładowo ryba intensywnie żeruje, to wtedy nie ma sensu w ogóle zakładać spirulina. Jeżeli jest powiedzmy flauta tak zwana, wtedy ta ryba nie chce żerować, nie chce żadnych przynęt, pokarmów, nic pobierać, to wtedy właśnie można zastosować to spirulino i powiedzmy tam, nie wiem, dobrać sobie muszkę, tam jakąś krewetkę, garnele, bądź też jakieś tam inne muchy i można spróbować wtedy. To takie najbardziej pewne jest.